poniedziałek. Tak trudno było uwierzyć w to, co wielu z nas przeczytało na komórce, że ksiądz Jarosław Burski nie żyje. Trudno było przyjąć, że to jest prawda. Śmierć jest tajemnicą. Nad tajemnicą trzeba się zadumać. Śmierć jest majestatem. Przed majestatem człowiek skłania głowę. Tym bardziej, że każdy z nas stanie wobec tego majestatu twarzą w twarz. Jak uczy nas nasz Pan Jezus Chrystus, zdamy sprawę ze swojego włodarstwa. Śmierć przychodzi jak złodziej. Ale jak ksiądz biskup odkrył, chcemy w tym odczytać Bożą wolę i Bożą miłość. Jak słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu świętego Pawła, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? I święty Paweł mówi o pewności. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, nic, co wysokie i głębokie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A dzisiejsza Ewangelia mówi o gotowości, byśmy zawsze byli gotowi na pełną komunię z Panem. Błogosławiony Jan Paweł II, który był jednym z mistrzów dla księdza Jarka, w encyklice Dives in Misericordia napisał słowa, które do księdza Jarka bardzo pasują. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra pod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Ta Eucharystia, choć pełna bólu, jest dla nas dziękczynieniem Panu Bogu za księdza Jarka i jego pasję, który mi objawiał Bożą miłość, piękno życia i Boże dobro. Dziękujemy Panu Bogu zatem za posługę w parafii w Ozorkowie, później świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim i te niezapomniane spotkania teatralne z młodymi. Znany był powszechnie jako dyrektor Radia Emaus, a później Plus. Ksiądz Jarek w swoim stylu życia był jak Boży ogród, bardzo bogaty w kwiaty, w Boże dary i Boże talenty. Panie Jezu, dobry pasterzu, dziękuję Ci za pasję księdza Jarka, które stały się naszym udziałem. Cieszył się jak dziecko, kiedy właśnie dzieci czy młodzież zapalał miłością Pana Boga.
radował się, kiedy młody człowiek wracał na łono Boga i Kościoła. Kochał muzykę i piękno, dlatego na zawsze motywował i zapalał. I ta norwidowska maksyma, że piękno jest po to, żeby zapalało, jakoś ustawicznie go popychało, aby spalał się dla Bożej sprawy. Kochał góry i narty. Nurkował głęboko. Nie w jednym domu, tutaj. Pierwszy komputer, pierwszy aparat, pierwsze narty były darem księdza Jarka. Bardzo przeżywał pierwsze piątki miesiąca, kiedy mówił, że z radością niesie Jezusa chorym. Z radością i z potrzeby serca zabierał seniorów na jesienne wyjazdy nad morze, w góry, aby i oni potrafili się cieszyć i radować życiem. Ciągle odczytywał znaki czasu. W tej materii był jakimś mistrzem. Dlatego także gromadził tych, którzy potwornie ciężko pracują i tych, którzy tak często nie mają czasu na nic. Gromadził ich na słuchanie Bożego Słowa, aby i oni doświadczyli bliskości i obecności dobrego Boga. Pielgrzymi zawsze z takim entuzjazmem przychodzili tutaj, bo witał nas zawsze uśmiechnięty, gościnny i rozradowany proboszcz miejsca. Kiedy się wchodzi na plebanię do księdza Jarka, znamy ten napis: zabrania się głupio gadać. Dlatego tak ważne, żeby tej liturgii nie przegadać, ale Bogu dziękować i za Niego się modlić. Nie w tym miejscu będzie mi wolno w Jego imieniu powiedzieć tym, których może obraził, dotknął czy zaniedbał. Gorąco i serdecznie przepraszam. Na tej liturgii zostaną zebrane ofiary, które będą przekazane tej parafii na dokończenie witraży, o które tak zabiegał ksiądz Jarosław. Na ostatnim Bożym Ciele odczytał taki znak czasu, aby jako formę ołtarzy uczynić bramy. I odkrywał biblijną i teologiczną prawdę o bramach. Najdłużej mówił o tej bramie, która prowadziła w czasie procesji z Bożego Ciała przy cmentarzu. I mówi: wiesz, tutaj nasze życie jest drogą, ale za chwilę, kiedy z tą bramą przejdziemy do Pana, którego szukamy, odkrywamy, kochamy i ku któremu przez łaskę i wiarę pielgrzymujemy. Przez tę bramę już przeszedł. Doświadczył tej łaski w dniu wypadku i śmierci. Wcześniej był u sakramentu pokuty i pojednania. Po wypadku, kilkanaście minut przed śmiercią, przyjął sakrament chorych. Boże miłosierdziu, wierzymy, że te bramy przeszedł i doświadcza tego,
któremu kochał i któremu służył. Najpiękniejszą naszą pamięcią będzie modlitwa za Niego i za dzieła, które czynił. Dlatego ja ze swojej strony, kto ma życzenie, będzie za Niego Gregorianka w parafii Najświętszej Eucharystii w październiku o godzinie 18 każdego dnia. Ksiądz biskup wspomniał o testamencie. Myślę, że testament można odczytać dzisiaj na koszulkach młodzieży. Kiedy tak walczył o młodych ludzi dla Boga i dla pięknego życia. Kiedy bolał, jak się gubią i odchodzą od Boga, szukając ich razem z młodymi, wydrukowali koszulki, na których widnieje, myślę, jego testament. Zawsze mówił, Pan Bóg jest dobry i piękny. Takimi mamy być. A na tych koszulkach napisał, myślę, swój testament. Kochaj życie.